założycielem grupy ANG. To jest grupa firm, idei, projektów, głównie związanych z branżą finansową, ale dzisiaj już nie tylko. I w tej grupie taką gwiazdeczką największą, najjaśniejszą jest ANG Spółdzielnia, czyli pomysł na to, żeby zebrać kilkaset osób wokół ważnych idei i coś pożytecznego zrobić dla klientów. Takie nasze myślenie o biznesie wzięło się z tego, że już 7 lat temu, właśnie kilka dni temu mieliśmy rocznicę powstania naszej organizacji. Postawiliśmy sobie pytania, na które, jak się okazało, znaleźliśmy dobre odpowiedzi. No i te pytania to były, po co tak naprawdę chcemy to nasze ANG budować. I wśród tych odpowiedzi nie było na pierwszym miejscu, że chcemy zarabiać pieniądze, tylko było to, że chcemy stworzyć wyjątkowe środowisko pracy dla ludzi, to, że chcemy, żeby klientom dostarczać nasze usługi finansowe, traktować to jako naszą służbę, tak, żeby przywrócić poczucie dumy w pracy w branży finansowej, więc takie zupełnie jakby nieoczywiste były te pytania i odpowiedzi. I to wszystko spowodowało to, że nasza tożsamość się ukształtowała właśnie w taki, a nie inny sposób, powodując to, że jesteśmy zaangażowani w wiele projektów społecznych, że jakby myślenie o kapitale wspólnym, czy dobru wspólnym, o kapitale społecznym jest częścią w ogóle naszej strategii działania. Dużo się dzisiaj mówi w ogóle o innowacjach. I takie chyba najczęstsze skojarzenie, że innowacją to jest postęp, to jest nowa technologia, to jest coś nowego, coś szybszego. Ale rzadko się mówi o innowacjach kategorii takiej, że ona ma dokonać tego, że ludziom się będzie żyło lepiej albo świat będzie lepszy. I to jest tak, że też mi zależy na tym, żeby w tej takiej narracji o innowacji pamiętać o tym, że innowacją jest to, co powoduje doskonalenie świata, a nie tylko sam postęp technologiczny. Znaczy, sam postęp technologiczny sam w sobie nie jest żadną innowacją. Spółdzielczość, kooperatywy, czyli rzeczy, które mają 200 lat, w kategoriach innowacji są bardziej innowacyjne dzisiaj niż super wypasiona aplikacja mobilna, która powoduje to, że coś kupujemy w 5 minut zamiast w 10. Znaczy od tego, że kupimy coś szybciej o 5 minut, to nie ma żadnego wpływu istotnego dla świata. Tak? A to, że na przykład założymy organizację i pozwolimy, że ludzie będą jej właścicielami tak naprawdę, tak? Czyli będą partycypować w jej wartości, tak? To jest innowacją. Mimo, że to nie jest nic nowego. Pytany o taki wymiar odpowiedzialności społecznej do wewnątrz organizacji, to takim moim pierwszym przykładem, pierwszą odpowiedzią jest to, że wybraliśmy model organizacyjny, który skazuje nas na tą wewnętrzną odpowiedzialność w sposób definitywny, dlatego że świadomie wybraliśmy model spółdzielni. Czyli jak od samego początku konstruowaliśmy całą naszą organizację z bardzo poważnymi konsekwencjami. W związku z tym to jest tak, że tutaj często w relacjach z pracownikami jest jakaś promesa, jakaś obietnica, coś się wydarzy, jeżeli zrobicie coś. W naszym przypadku nie, od samego początku zapraszamy ludzi i oddajemy współwłasność. Wchodzimy w model takiego dialogu i taką relację, w której nasi ludzie mają wpływ na organizację, mogą współistnieć, współstanowić, mają wpływ na to, jaka ta firma będzie. W związku z tym to jest bardzo wyjątkowe. Niektórzy mówią, że to jest retroinnowacja. Kiedy ktoś powiedział, że spółdzielczość w takim wydaniu jak nasza jest retroinnowacją, więc coś pewnie w tym wszystkim jest, tak? Ja mówię, to jest największe wyzwanie, dlatego że to podzielenie się własnością z ludźmi, czyli wspólne budowanie firmy. To jest też tak, że założyciele wyłożyli swoje własne, prywatne pieniądze na początek, żeby te firmy założyć, tak? I w momencie, w którym zaprosili członków spółdzielni, ci członkowie spółdzielni stają się częścią organizacji. To jest bardzo w ogóle niezwykłe i konsekwencje tego są jakby olbrzymie, dlatego że to jest też tak, że stwarzamy naszym współpracownikom wszystkim sobie możliwość działania w demokratyczny sposób, przy czym jest tak, że my tej demokracji nie umiemy z niej korzystać. To jest w ogóle takie społeczne, tak? W związku z tym chcemy demokracji, ale mamy problem, jak z niej korzystać. Więc się uczymy, to jest świetna szkoła. W ogóle szkoła, taki biznes jak nasz jest świetną szkołą demokracji w ogóle. W związku z tym możemy zaryzykować tezę, że zakładanie spółdzielni jest dobrym rozwiązaniem, żeby budować takie społeczeństwo obywatelskie. Ale to chyba taki najważniejszy wymiar takiego myślenia do wewnątrz, to jest właśnie przyjęta formuła i konsekwentne trwanie w niej od 7 lat, a dzisiaj Dzisiaj mamy ponad 200 członków, 700 doradców, współpracowników. Więc to już jest całkiem spora organizacja. Biblioteka Zakładowa, ona pozornie się wydaje takim błahym projektem, takim mało istotnym. Jeszcze oldschoolowa nazwa w tym wszystkim jeszcze jest. A tak naprawdę to jest bardzo coś, co korzeniami tkwi w ogóle jakby w tożsamości naszej organizacji, bo zaczęło się od tego, że potrzeba kształcenia humanistycznego jest czymś, o czym mówimy od dawna i coś, co jest ważne w ogóle w rozwoju naszej społeczności. To w ogóle ma związek z takim też naszym myśleniem w ogóle o tym, że może zabrzmi to dziwne tak naprawdę, ale myślę, że dużo więcej atencji powinien mieć biznes dzisiaj w edukacji humanistycznej swoich współpracowników niż edukacji zawodowej. To zresztą też się znajduje w wielu głosach akademików dzisiaj, także zresztą profesor Badaroko na Harvardzie mówi dość studiów MBA, tak, czas na studia z literatury dla liderów. W związku z tym ta potrzeba edukacji humanistycznej jest w nas bardzo głęboko, jest na poziomie naszych wartości i powoduje to, że zaplanowaliśmy też pewne działania. I też jest, tak się złożyło, że mamy świadomość, jaki jest poziom czytelnictwa w Polsce, że 60% parę procent Polaków nie przeczytało chyba żadnej książki w ubiegłym roku, wynika z badań Biblioteki Narodowej, w związku z tym, więc, a trudno znaleźć równie silnie działające na kształcenie humanistyczne rozwiązanie niż wspieranie czytelnictwa, więc jeżeli połączymy te dwie rzeczy, czyli naszą potrzebę wspierania w ogóle edukacji humanistycznej, i to, że możemy to robić chociażby właśnie przez to, że my będziemy kupować te książki i pożyczać naszym pracownikom. Więc znaleźliśmy koncept, który jest starym już tak naprawdę tam jeszcze ustawowo uregulowanym w ustawie o bibliotekach. Biblioteki właśnie zakładowe kiedyś były przewidziane, więc jakby reaktywowaliśmy to i propagujemy dzisiaj. Namawiamy inne firmy do tego, żeby zakładały biblioteki, kupowały książki, udostępniamy im nasze regulacje, nasz pomysł, jak to zacząć, do tego też naszą własną aplikację. Dzisiaj mamy w naszej bibliotece już ponad 400 tytułów, chcemy mieć ich 1000 i w ogóle to jest taka kula śniegowa, bo nagle zaczęliśmy od tego. To spowodowało, że napisano o tym pomyśle w Gazecie Wyborczej, ku naszej radości w dziale kultura. Czyli biznes wylądował w dziale kultura. To spowodowało, to się odezwało wiele osób, między innymi na przykład założyciel audioteki z pomysłem, fajnie to dobrze byłoby dołączyć jeszcze audiobooki. Nagle tak projekt się rozwija. Odezwało się też pewne znane wydawnictwo z propozycją, dobrze, to mamy dla Was pomysł na e-booki. I nagle z takiego małego pomysłu robi się całkiem fajny taki projekt, który się skaluje. Już mamy kilka firm, które w kontakcie z nami założyły biblioteki u siebie. Więc jest szansa, że to może być, może tym projektem zwiększymy to, że następne badania, może nie za rok, ale tam za 5 lat Biblioteki Narodowe pokażą, że to czytelnictwo jest w innym miejscu. To jest też taki przykład na to, że biznes ma siłę, ma sprawczość. Jeżeli mówimy też o odpowiedzialności biznesu i zastanawiamy się, dlaczego właśnie biznes powinien to robić, bo ma sprawczość, ma możliwości. Mamy zasoby finansowe, materiały, mamy talenty i mamy interesariuszy, na których możemy wpływać. Zaczynając od tego, skąd to się w ogóle bierze u nas taka potrzeba. My rzeczywiście jest dzisiaj tak, że proporcjonalnie za dużo swoich zasobów poświęcamy na aktywności związane z dobrem wspólnym czy dobrem społecznym. W związku z tym czasem niektórzy nas patrzą, pytając, czy Wy jeszcze jesteście organizacją biznesową, czy organizacją już jakimś NGO-sem już. I czasem jest tak, że oczywiście się musimy trochę tam uszczypnąć w palec, czy tam ugryźć w palec, uszczypnąć w nos i dobrze, trochę gdzieś tam proporcje przywrócić. Nie? Ale to wynika z takiego naszego myślenia po prostu o powinnościach. Znaczy to jest tak, że my uważamy, że biznes ma swoje powinności i powinien w sposób świadomy, czasem może ze stratą dla swoich biznesowych spraw, poświęcić część swoich zasobów dla dobra wspólnego. Z tego wynika to nasze zaangażowanie. Też jest tak, że oprócz aktywności związanych z tym, co jest wewnątrz u nas, tak, uważamy, że jeżeli chcemy, żeby branża stawała się lepsza, to powinniśmy coś zrobić i się włączyć w te zmiany. Stąd w ogóle projekt Nieodpowiedzialny. Projekt Nieodpowiedzialny dzisiaj jest dojrzałym projektem, prawie 5-letnim już. Pewnie zabrzmi to nieskromnie, ale uważam, że to jest jeden z ważniejszych projektów CSR-owych w tej chwili w branży finansowej w Polsce. Wydaje mi się, że przedsiębiorcy i w ogóle biznes też wymaga dojrzewania tak samo jak ludzie też. Znaczy jaką ludzie dorastamy do pewnych rzeczy. Tak? I oczywiście jakby tam pewnie, jak w moim przypadku, takie myślenie kategoriami dobra wspólnego, jakaś troska o coś, co wykracza poza mój domowy czy firmowy porządek, ona z wiekiem rośnie. I myślę też podobnie też jest z biznesami, że przedsiębiorczość dojrzewa i coraz częściej się pojawiają przedsiębiorcy, liderzy, całe firmy, które dostrzegają tę potrzebę zaangażowania się w dobro wspólne. Rzecz polega na tym, że jest tego, że to zjawisko jest za małe w takim sensie, że się nie rośnie szybko, nie skaluje się, w związku z tym oczywiście jest tak, że dostrzegamy dużo też zła, które wynika z działalności biznesowej, w związku z tym więc mamy taką frustrację, że jest tego za mało. Pytanie, co mogłoby się wydarzyć, żeby było tego więcej. No ja myślę, że zmiana w ogóle w podejściu biznesu do swojego zaangażowania, swoich powinności będzie wynikała z trzech elementów. Znaczy, po pierwsze, spowodują to konsumenci. Konsumenci zarówno jako pracownicy, jako kupujący, którzy będą oczekiwali, mam nadzieję, tak, od firm tego, że będą zaangażowane społecznie, że będą odpowiedzialne, także swoimi konsumenckimi wyborami będą kształtować firmy, będą je zmieniać. Tak? To nie jest tylko kwestia bojkotów, ale takich też świadomych wyborów, że kupujemy w tej firmie, która jest taka. Podobnie z pracownikami, że nie będę pracował w firmie, która nie jest odpowiedzialna, tak, albo robi krzywdę ludziom. Tak? Drugim wymiarem, to jest najgorszym, to są regulatorzy, czyli jak prawo nas będzie zmieniało, czy regulacje nas będą zmieniać. Tak? Ja tego nie lubię, dlatego to jest, ja to nazywam zmianą pod karabinem. Ona jest zwykle zła, w związku z tym nie osiąga tych celów. Nie? To, co szczególnie lubię, na co bardzo liczę, to jest zmiana, że będą się pojawiać po prostu mądrzy liderzy. Że się będziemy budzić pewnych słonecznych poranków i mówić sobie, że kurczę, jakby nie o to chodzi, żebyśmy tylko zarabiali pieniądze, ale żebyśmy jeszcze zarabiali przyzwoicie i coś zrobili jeszcze dla innych. I chyba ta zmiana ma olbrzymie możliwości. W związku z tym temu też służy też nasz projekt Nieodpowiedzialny, czy inne aktywności na naszej grupy związane, żeby... Czasem rzeczywiście jesteśmy taką organizacją, która krzyczącą, tak, czy taką szukającą to zła i piętnującą, tak? Ale coraz częściej myślimy o tym, żeby namawiać innych, inspirować innych, żeby postępowali właśnie w ten sposób. I temu chyba coraz częściej nasze aktywności społeczne będą służyć, żebyśmy namawiali innych. Spróbujmy właśnie robić taki biznes, który służy nie tylko nam, ale służy innym.